Co 5 lat każda parafia rzymskokatolicka podlega wizytacji biskupiej. Parafia pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Czarnem gościła z tego powodu ordynariusza diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, księdza biskupa Edwarda Dajczaka. Wszyscy bracia, w ten poranek otrzymaliśmy dzisiaj kolejny dar słowa. Kolejny dar, który jest przewodnikiem na dzisiejszy dzień. I chciałbym się na chwilę zatrzymać nad Ewangelią. Nad Ewangelią, której Jezus ustawia ciągle nam od nowa hierarchię, która mówi o tym, że człowiek jest kimś ważnym, istotnym. My ludzie zawsze będziemy wpadali w ten sam nurt. I w Ewangelii widać, jak Jezus z trudem dociera do serc i umysłów uczniów, pokazując siebie, dzisiaj znowu dziecko, że wielkość człowieka nie jest w tym ściganiu się, kto jest ważniejszy. Że kategorią mierzoną, tu mierzącą wielkość człowieka jest bez wątpienia miłość, która słuszna. Dziecko ma to do siebie, że jest bardzo proste, malutkie dziecko. Nawet jak popełnia błędy, mówi to z ogromną prostotą. Myślę, że nieraz mogliśmy zobaczyć taką scenę, którą ja chcę przytoczyć w konkrecie, kiedy malutkie dziecko strąciło tam jakiś przedmiot i siedzieliśmy razem, ona powiedziała, bo stała się taka mała dziewczynka i mówi, stłukło się, upadło. Koniec. Nie ma żadnego tłumaczenia. Jest prostota odniesienia. Dzisiaj Jezus nam o tym mówi. W innej scenie Ewangelii z tej samej kategorii mówi, patrzcie, Syn Człowieczy nie przyszedł ulicem, by mu służono. Przyszedł już, żeby służyć, a ta służba jest ciągle poszukiwaniem człowieka. Ewangelia jest piękna właśnie tym przesłaniem. Dzisiaj rano to krótkie słowo dociera do naszych serc po to, żebyśmy dzisiejszy dzień obdarowani tym słowem przeżywali właśnie w taki sposób, żebyśmy umieli się cieszyć każdym momentem życia, w którym komuś podajemy rękę, służymy albo ustępujemy miejsca. To wszystko są postawy bliskie Jezusowi. Bliskie temu, co chce nam przekazać. Więc przyjmijmy to słowo. Stańcie się jak dzieci, bądźcie zwyczajni, proście. I wpatrujcie się we mnie, Syna Człowieczego, Bożego Syna, który przyszedł, żeby służyć, nie żeby mu służono. To dobry zadatek na wszystkie sytuacje, których nie znamy. Nie wiemy do końca, trochę wiemy. Co się nam dzisiaj zdarzy? Jak się odezwą do nas ludzie? Jakie nas potraktują? I jakie będą chwile? Ale zawsze można taką samą, że tak można się wyrazić z pierwszego czytania Hiobową metodą. Pan dał, Pan zabrał. Niech imię Pańskie będzie pochwalone. Kiedy ta modlitwa jest w sercu, zawsze wtedy Bóg jest z nami blisko. Ekscelencjo, proszę pozwolić, że jeszcze słowo podziękowania. Jest to ostatni dzień wizyty naszego pasterza w naszej parafii. Przez ten czas mogliśmy się poczuć, jak prawdziwa wspólnota Kościoła zgromadzona u stóp swojego pasterza. Dziękujemy za to wspaniałe doświadczenie. Przede wszystkim obecności, ale także za to ziarno słowa rzucone w nasze serca. Za przykład i świadectwo piękna modlitwy. A nade wszystko za obfite błogosławieństwo, które przez Twoje, Ekscelencjo, ręce spłynęło w nasze serce. Serdecznie Bóg zapłać, Czarny zawsze zaprasza. Moi drodzy, ja Wam gorąco dziękuję za to wspólne, za tą wspólnotę, którą tworzyliście wspólnie ze swoim pasterzem, z nami kapłanami, za te wszystkie chwile, które spędziliście tutaj wspólnie z nami w tej świątyni. Wszystkim za wszystko serdecznie.